Maciej Stur jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. Media głównie skupiają się na jego karierze zawodowej oraz zaangażowaniu społecznym. Stur często krytykuje obóz władzy oraz publicznie wypowiada się na temat ważnych problemów społecznych. Choć jest znaną postacią, rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Od 2015 roku jest mężem Katarzyny Błażejewskiej-Stur, z którą ma syna Tadeusza. Przedtem jego żoną przez ponad 15 lat była Samantha Janas, z którą ma córkę Matyldę. W rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem dla Polityki, Stur zdradził, że jego relacje z córką po rozwodzie były różne, ale obecnie pracują nad poprawą ich stosunków. Aktor jest ojcem także 12-letniego Stasia, syna Katarzyny Błażejewskiej-Stur z poprzedniego związku. W wywiadzie przyznał, że z wiekiem zmieniło się jego podejście do ojcostwa i tworzy inny model rodziny niż w przypadku pierwszego małżeństwa. Stur nawiązał też do swojego ojca, Jerzego Sztura, który niedawno został skazany za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Aktor nie pochwala zachowania ojca, ale stara się z tą sytuacją pogodzić poprzez żarty, przy czym podkreśla, że jego ojciec wciąż jest dla niego autorytetem.